Dlaczego tu jest Edmin w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II Kobieckiego? Popiera pielgrzyma, popiera Polaka, ale oczywiście on jako święty nie musi się bronić, ale to dla nas, prawda? Jest to potrzebne dla nas, do naszych serc, do naszych dusz, ale jest to potrzebne również dla, i to najbardziej myślę, dla młodego pokolenia. Dla ludzi, którzy są młodsi od nas, dla ludzi, którzy się urodzili, jak po mnie, relatywnie jestem młody, ale już mam 39 lat pańskich. Ale już wiem o tym, że dano są ludzie dużo młodsi ode mnie, którzy potrzebują autorytetów. Więcej najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polsce, szanowny panie redaktorze oraz szanowni nasi widzowie, jest głód autorytetów, tak? Dostrzegamy to i potrzebujemy autorytetów. Młodzi ludzie ich potrzebują. Również my jako Polacy potrzebujemy pewnego człowieka, pewnej osoby, która jest symbolem, symbolem właśnie takiego probierza, kogoś, kto nas wszystkich łączy, a tym kimś jest święty Jan Paweł II Wielki, papież Polak. Oczywiście święty nie oznacza doskonały, ale święty oznacza właśnie człowieka, który był u Boga, ten, który jest u Boga, który jest w niebie. I tutaj właśnie widzimy pewien rys środowisk neomarksistowskich, środowisk ideologicznie genderowych, lesbian, gej, biseksual, plus diabolicznych, to znaczy, że oni chcą, abyśmy po prostu byli podzielni, chcą, abyśmy po prostu byli, proszę Państwa, szanowni, zatomizowani. Ale dlaczego? Bo człowiekiem, bo społeczeństwem zatomizowanym, społeczeństwem podzielonym jest łatwiej sterować. Chcą, oni chcą nam stworzyć niewolników. Ale ja też apeluję do tych wszystkich ludzi, którzy was atakują. A zakupują świętego Jana Pawła II Wielkiego, papieża pielgrzyma, papieża Polaka. Apeluję do nich, apeluję do pana, panie Tusku, apeluję do was, panowie posłowie, z tej neomarksistowskiej lewicy. Jeśli wy atakujecie taki autorytet, który mówił o miłowaniu każdego, prawda, o szanowaniu każdego człowieka, od społeczeństwa, czyli dziecka nienarodzonego, poprzez dorosłość, dzieciństwo, przez dorastanie, prawda, przez starość, to uwaga, jeśli wy atakujecie takiego człowieka, to kto was dokładnie uchroni przed ludźmi, którzy będą chcieli was zabijać, będą chcieli nas mordować. Wy tak naprawdę atakujecie samych siebie. Cytując świętej pamięci pana Chestertona, zachowujecie się tak, jakby jak kszczury, które gryzą, nie wiem co. A tak naprawdę pozwalają strop własnego domu. Jak zniszczycie ten strop, dom się zawali na was i nas wszystkich zabije. Nie róbcie tego, apeluję do was. Nie rozdłużcie autorytetu, którym jest święty Jan Paweł II Wielki, papież Polak. Dziękuję bardzo. Dziękuję, wszystkiego dobrego.